Dobra, jedziemy. Nowy tam Fernandez pełen, jedziemy dzisiaj dalej po żabojadach w ETS-ie. I jedziemy oczywiście z kim, jak nie z kim przejść. Także uwaga, i będziemy lecieć kostrzechami. Tak jest, świeży towar. Tak jest, świeży towar, to nie ma nikogo, dobra, nasuwamy. Żabków nie ma, także jedziemy z kurzakami. No tak, nie masz tak tyle kilometrów, ale trzeba jechać. A będziemy skręcać tu. No dobra, dobra. Bym ci wjechał w kuprę od razu. A dzień dobry. Na same dzień dobry. Mamy słoneczną pogodę, dzisiaj słoneczko świeci. O, jest tylko 638 km. Tak. I bandę uchodźców. I prosiłbym za daleko nie uciekać. Tu bliżej mnie, żebym cię mógł nagrać. Dobrze, proszę panie prezesie. No, bo jak nie, to Będę będziemy. jechał 30 na godzinę. No jak nie, to po premii polecimy. Tak, to lecimy z kurczakami akurat. Ale nie ma tak daleko. Droga się rozpędzi do 80 zegar. Dobra. Dobra, 80 i tak jadę. 80 równe. Czerwone. Widzę panie zegar. O Zielone. kurwa, już zielone. Jak szybko zmienili. Ale i w lewo. Ale dobrze wykierować. Ale te światełka to chyba zgaszę, kurde. Postojówki zapalę tylko. Nie mam postojowe tylko włączone. Po co mają mi się palić? Co tu jest? Rondo, jo? No i w lewo. Ładnie to porobili, nie? Aha, fajnie, fajnie, no. Podoba mi się tutaj, te wjazdy tutaj. Kurwa, tu. I wyjebałem znak, nie, zdążyłem. Nie, no je. No już się bałem, że wywaliłem znak. Nie, Za tam. wojadą. Jeden znak w lewo, jeden w prawo. Też prawda. Nic to nie szkodzi. Kupił sobie nowy, postawił. Ładne widoki te są. Widzisz? Ładne widoki są, no, zieleni. No, Dacia ładnie porobili. Mi się spodoba tutaj właśnie. I Włochy to samo mają, tak ładnie zrobione. To też fajnie zrobione. Jadę 65. Można jechać o tym. Ale mam koła normalnie czerwone. Ja. A toż tam w garażu, jak dojadę do Poznania, to wtedy oddam go na warsztat, chłopaki mi zrobią. No i o to chodzi. Na następny podróż miał już czystą. Czyste koła, nówki, łęcie, moment. Lancia. Glanc, jak to mówi. Nasze Przemek mówi glanc, no to za nim ja jeżdżę. Także pozdrawiam cały team z Gamesów. Moją pakę całą. Wiem, że też Przemek ogląda moje filmy. Na pewno. O, widzisz, jakieś tutaj kurwa zaporki są, o. Ja Ja jest, nie mam nic akurat. no, na filmie co zobaczysz. Ja mam pustą drogę. No, i zobaczymy, jak te ładne widoczki. Na No, ryby! A, na ryby! o kurde, akurat na rybki, no. O, no, na rybince. Rybęcie bym pojechali. Na żabojadu. O, jakaś piękna muzyczka. A la la, bola. No. Ale się zastanawiam, czy kiedy opony mi spadną. Bo tak czerwone są już. Mamy jeszcze zapasowe. No. A tego Ferbusa to jeszcze dodatek teraz, DLC, nie? A słyszałem, ja. No, DLC Football. A Przemek miał właśnie z tym Gamesów. Przemek. Ja słyszałem, bo to I jest słyszałem. chyba Bochum może, że też tam ma to DLC. Ja dzisiaj tak przypadkiem weszłem na jego adres dzisiaj. Nie, ale ja widziałem, że u mnie weszłem Fembusa i też mam taki dodatek Football pisze. Nie wiem, trzeba pobrać i dopiero zapłacić chyba. O, Ale tu jakie widzisz. piękne widoki są, no kurde No jebiste. fajne jest to.
Zajebiście. Jak żywe. No. Jednak opłacało się te DLC. No. To byłeś krowo, nie? W lewo. W prawo chciał być. Ja na nie, on dalej. To obwodnica jest. Manie, nie, fajnie to wygląda. Oj, ale bym zapomniał, że słupki stoją. Nie, no bo tak mi kierownica skręca, nie? Ale nie, umiem, mówię. Nie To brakuje. a ja przypek gwizdem. Ale brakowało mi, że słupkiem pojechał. Samnicy, mówię, kurczę, coś mi się nie pasuje. A tutaj to nie wjadzie? Powinien wjechać. No, a jak gwizdem słupek. Tylko rodzice szybciej jeszcze ustawić, cholera. Weź mi za wolność kręca. Przyspieszy trochę ją. No teraz to nie, jak nagrywasz, że nie będzie się bawił przy tym akurat. Ale nie, za później. To mnie jeszcze Moje, przyspieszę i trochę. to przyjedziemy i Czekaj zakończył tu. wtedy sobie. Na spokojnie będzie sobie robić. Ja sobie poustawiam. No. Tylko się dziwię, że na tej krowicy nie ustawić, żeby stało to cały czas, nie? Ja. To bym musiał w To internecie pogrzebać trochę na ten temat. Bo nie chce mi się wierzyć, musi cały czas ustawać konfigurację ma być. no, cały czas trzeba robić konfigurację. To jest niemożliwe. Bo jakby było? To musiałbym gdzieś wejść na stronę, albo producenta stronę nawet. I zobaczyć, co oni tam wymyślają znowu. Bo oni to No zawsze to coś. tam też piszą właśnie, że za każdym razem jak wchodzisz w biurę, to musisz skonfigurować kierownicę. Aha, Kalibrować musisz. to oni tak pisali? Ja, bo ja mam opis, znaczy kupowałem nową całą, nie? No ja wiem, a ty wiesz, że to nówka jest, ale. No to właśnie tam Aha. też pisze. Aha, jak oni tak pisali, znaczy że tak musi być. Ja, że musisz cały czas skonfigurować ją. Ale teraz ci wścieło. Ile państwa. Tego nie powinno być. Nie powinno być, no. To ale co zrobisz? No nic nie zrobię. No jak jest, tak jest. Byle kółko w ręce trzymał. To od rowera mogę kółko wziąć, będę trzymał. No, od rowera bez będzie trzymał. No. Dobra, trzymamy się prawej strony teraz. Okej. Ładne widoki są na pewno. No, Fajna Francja jest. pięknie. Ładnie zrobiona jest. Aha. Do Włochów mi potrzeba, do pełnej piątki. No. Ale są, kurde, reklamują, że za 30 zł, jak wejdziesz na kupno, to jest 56. A, te cwaniaczki są. A 30 zł pisze, że promocja, 25%, nie? No dobra, no jak będzie promocja, to jak dadzą za 25 zł, a nie za 50 Ja, jak... we, ja weszłem w tym, a tam 56 zł, nie? No, to są cygany. A Tyle te abyś... spadne. O, jakie widoki ładne. To są cygany. O, pociągi nawet. To są cygany. No, To ja tak zapierdalam? 94? Niemożliwe. ja lecę 90. Ładne widoki, no. Przepiękne widoki są. To i mogę... O, no. To jest to, że robię jak grafiki dać na Wysokie Polskie. To jest całkiem co innego. No wiesz, że z drugiej strony my jeździmy na ultra, nie? Nie, ja jadę na normalnych. Na normalnych jadzie się, na No ultra jadę cały czas. nie, bo ja przestawiłem na sobie na tego, na... Bo chciałem tego live'a sprawdzać. I zmierzyłem sobie na wysokich. Teraz mi się przypomniało, że ja nie ustawiłem go na ultra. Teraz Ale nie. jest. Na wysokich jadę tylko. No, wystarczy. Ale też... Zobaczę jak to wyjdzie. Powiem dobrze, być nie tak źle. Pójdę się stawę go na ultra. Ale ja nie mam wszystko na ultra. Ja mam tylko 45 pozycji takich. Co by było dobrze widać. A resztę może... Dobrze, za szybko nie jadę? No weź, ja się przyspieszę do ciebie, nie? Abyś chciał, bo jest ci troszkę zwolnić, to nie musi działać tak palić. To masz 7,7. 90 na 7,7 masz, Nie, no. bo po co to? Będziemy jechać wolno i będziemy oglądać tereny. O. Ja do was 7,9, to mam ciebie z przodu. No to sobie gryla zrobię po drodze. O, może gdzieś tam, no. Ciekawe jak tam Przemek, ciekawe czy Przemek tam nagrywa to, co miał nagrywać. Bo tam miał te Włochy nagrywać. Te nieodkryte tereny jeszcze. Co mówiłeś o sobie? Ja z Tomkiem razem.
Nie wiem, coś nie widzę, żeby coś nagrywa. Dwa nagrali, chyba ze trzy. Coś chyba nie wiem, może nie ma czasu, też, bo też robi też. No każdy pracuje, nie? Nie, to się to chodzi właśnie. Ważniejsza robota jak z tego nie wyżyjesz. No. No ci, którzy z tego żyją tylko, nie? Ba, zawodowcy. No. To znaczy, ja wiem, czy zawodowcy, to nie ma zawodowców. To jest na 3-4 lata i co no, wiesz? Ale masz gamingowców, którzy zarabiają już straszny pieniądz. Ostatnio oglądałem. Straszny pieniądz zarabiają. A to ja wiem, bo są tacy, są. A to masz umowy, to masz to wiesz. Jak ja gram dla przyjemności, nagrywam dla przyjemności, a nie dla korzyści. O, dla mnie to jest. Masz się pobawić, a nie tam. No o to chodzi, dlatego właśnie ja tam na to nie liczę na pieniądze, bo gdzieś tam. Czekaj, tu będziemy chyba jechać. Niektórzy tam wiesz. Dobrze mówię? To bardzo dobrze. Kurwa, nie, źle. Tutaj, ty się zmieści, dobra, ty się zmieściłeś. Dobra, ja tu wycofam, bo ja już widziałem. Teraz zmieściłem się, bo spojrzałem na ten odcisk. Dobra, jadź. No, ale po Polsce nie jechał. Ale tu wyjadę. Wyprostowany. Dawaj to. My ten standard. Ja kombinuję. To nie kombinuję, to nie siedzi. O, widzę jadzie. Jadę się. Trochę my to zmylimy też. Aha. My zmylimy też się. Może światełka przywozić sobie. Co mówisz, co mam robić? Światełka przygasić. Światełka przygasić? Nie, bo ty jadziesz chyba na długich, co? A. Dobra. Nie, jechałem na krótkich. A co ty masz, kurwa, takie te żarówki masz takie? No, to się mam, wiesz, nie byle jakie żarówki. Same się zapalają, same gaszną. Nie wszystkich stać. A, widzę, że jadziesz. No wiesz, jak będziesz robił tam, gdzie ja, to wiesz. No kurde, druga sprawa. Nie będę gadał głośno, bo to jest wszystko tajne. Bo to już będzie zakład reklamował, wiesz? No, to tam nie chcę dla tego zakładu reklamować. No. No wiesz, tam musimy się dla reklamować. No. Jestem dobry, lubię pieniądze. Ale byś majstra pochwalił, to nie. Nie tam majstra. Paliwo masz? Mam pełen kibel. No tam nie będę majstra pochwalił. Mamy grać, a nie tam majstra podziwiać. Chciałbym pozdrawiać. A co to zrobił herbatę? O, no to jest kurczę. Ameryka. No, ładne widoczki, kurde, no. Najbliższe są te widoki. Mhm. No. A stacje duże, nie? No, duże stacje mają, no. No, to mają duże stacje. Takie przestrzenne, nie? No, że możesz wjechać śmiało sobie. A nie jak w Polsce. Jedną osią wjadziesz. W Polsce to wiesz. Za to dobrze płacisz, kurde. No. Ale widziałeś, że teraz znieśli, nie? Obowiązkowo prawo jazdy i ten, nie? No. A to już jest inne, to dwa tygodnie teraz chyba już. Ja, że nie musisz prawo jazdy mieć. No. Teraz chcą zlikwidować te hologramy na szybach, nie? Nie tylko samochody zlikwidują. Nie, bo chcą, nie? Bo mówi ten. I tablice rejestracyjne zostają już, nie? Nie będzie już rejestracji tablicą. Głupcy. Chcą znieść, żeby ludzie mniej płacili za to wszystko, nie? No po co tablicę wymieniasz, jak jesteś kurwa w jednym państwie? No właśnie. I tak rejestrujesz to w Wydziale Komunikacji, nie? No. Tylko tyle, że rejestrujesz samochód, że kupiłeś go i to wszystko, nie? No tak. Po cholerę płacić 200 zł za tablicę. No, ale ile państwo traci? Traci, a teraz chcą całkowicie zlikwidować to, nie? No, ale właśnie ile tracą? O to chodzi. No ale to i tak będą musieli, bo to już przejdzie, nie? Ja to już przejdzie.
No to co, zabiorą tym rencistom, emerytom zabiorą. Nie musisz prawo jazdy mieć przy sobie, nie musisz mieć OC przy samochodu przy sobie. Ale OC chyba ją. No. Mi się wydaje, że chyba ją OC. OC nie, nic, nie musisz już teraz. Prawko i ten nie, ale... Od 1 października nie musisz. No od 1 października to wyszło. Już weszło, od 1 października. Możesz jeździć bez papieru, nie? Ja. A jakbym wziął rolkę papieru tamtowego? No to nie wiem, to byś dał im parkę, rolkę papieru i czekaj. Jestem mordę wytarzył. Jo. No. I dobrze to, kurwa, po co to jest? Wreszcie mają widział komunikacji, która na online, niech się kurwa sprawdzają. No właśnie, offline, na online, jo. Nie, ale niech się sprawdzają, bo to będą mieli robotę przynajmniej wszyscy, kurwa. No właśnie. A dlatego, że siądą psy i szczekają. Jo, i dopłacą, ile 200 za tablicę, kurwa, za kawałek blachy. Co ja z robotą mogę im przynieść, kurwa. No, wczoraj jechali, to tam spisywali kogoś. No. Koronda. Ja tam jakiś samochód spisywali. No, a teraz będą chcieli, to muszą iść do wydziału komunikacji. Aha. I ci gówno mogą teraz robić. No nie, bo tylko mogą spisać i sprawdzić, nie? No, oczywiście. Hologramy chcą zdjąć ze względu na to, że jak to się nazywa, jak robią te wiszniki, to i tak zasłaniają, przyklejają. Aha, o to chodzi, ja? Ja. To chcą całkowicie zlikwidować to. No. I po co te hologramy? Po co to jest? To jest niepotrzebne. Co my teraz, ja wiem, bo to i tak zadziała, i tak zadziała. To jest tablica rejestracyjna i starczy. No właśnie. A nie za taki hologram płacić 50 zł. Hmm. Jeszcze mówi, to mało, to jeszcze mówi, ludzie mają po 3-4 sztuki na szybie. Ja, bo i mają, nie? Bo ja widzę, że jak mają. Ja też jeździłem 2 lata, prawie jeździłem. Ty miałeś też dwa chyba. Ja. Dopóki gliniarze mnie w Gdyńsku nie złapali. Nie? No ja, ale to... Jak... Aha, bo to możesz zdjąć później. Ja, no żyletkę zerwiesz, nie? No. A teraz chcą całkowicie to zlikwidować, bo to jest niepotrzebne. Ja pierdolę, ludzie po to płacili, żeby teraz zerwać. No. Polityka Polski chora. No bo robimy tak, żeby jak najmniej płacić teraz, nie? Tylko dopiero mają mieć zniżki teraz. No ja rozumiem, jak najbardziej, bo ludzie do roboty jeżdżą samochodami. Ja. To jest normalka. To masz, zobacz, sama renesana to masz 200 zł z tego. A to tak, to masz w kieszeni już. To już no, masz na paliwo. A to już masz w kieszeni, nie? No, a to już masz na paliwo wtedy. A po to jest cyfralizacja, żebyś ty miał lżej, nie? No właśnie, w komputer wchodzi i wszystko. Ja. A nie, żebyś ty z księgami jeździł. No i tak właśnie ten dzisiaj też trzeba, nie mówię, nie? Ludzie jeżdżą, kurwa, z teczkami jeżdżą, nie? No bo jeżdżą, to naprawdę jest. Bo musi mieć na to, bo musi mieć na to. Wiadomo, być jak przewoźnik jest, to musi mieć papier z przewozu, no nie? To musi, no bo to jest podstawa. To jest obowiązkowo, nie tachograf czy ten, to musi mieć. To jest podstawa. Hmm. Bo to jest podstawa. No ale taki jak ty osobowo, po co ci to? No właśnie, niepotrzebne. Jak masz wypadek, to ci prawo jazdy nie uratuje. No. A jak a takiego jak złapią, że nie ma prawo jazdy w ogóle, no to też go dotupią, bo i tak. No. Bo go spisze z dowodu i tak w wydziale komunikacji się dowie. Czy ma prawo jazdy, czy nie ma? Prędzej czy później? No właśnie, jak się tak dowiedzą, tak to będą chcieli, to się wszystkiego dowiedzą. No. To jest prawda. Bardzo dobrze to jest zrobił. Nawet przyjść w kierunku... A to byś stanął. Kierowcy, co? Patrz, 116 złotych. To byś silnik zgasł? O. Paliwo masz? Nie, ale co byś zgasł, nie wiem. Ma, za błę pulbie. Dobra, posiadaj. Dobrze, niech myślę trochę, niech tym ludziom trochę ulży. No ja, właśnie ręce. Jakie delikatne mam. Delikatne ręce, masz jak brody talerzowe. To ci nie mam, zobacz. No to... Kombaj. Co on znowu, kurwa, na kombi nakadał na mnie? Nie, to ma kombaj. Gratuluję. Nie rób, wynoś się. Ona ma ręce, jakby mogła tutaj przy drodze robić. Ja. O, jakie sadełko! Spadaj! Pa. Ja. Nie przerywaj mu w jazdzie. Pa, i zaraz pojadę po tym. Pa, ja walę silnika. Widziałeś? Ja walę silnika mam. No miałeś, dlatego. Mechaniku musisz prowadzić. Co? A czemu masz awarię silnika? No weź to miałem, dwa razy we mnie walno.
Aha, a tam nie było, no to czy może po drodze będzie serwis jakiś. No zobaczę, no będzie dojadzie. Ty, coś mi się przypomniało. Dobranoc. Ej, kochanie, ty obcinałeś sobie bazurki, czy nie? Oj, dobra, zbudź mi połóż, teraz nie gadam, ja nagrywam. Aha, przy... Moje pazurki są moje pazurki, a nie wasze mieć. No ale sprzęt został gdzie? Na ulicy. Do widzenia. Przyjdź później. Z torebką czy bez? Mówię, że nawet z nożem. Ja. To może z prezerwatywą? Dobra, idź już. Oj, te kobiety, te kobiety. Marudne niejasne. Ja to marudne to. Ale widoki ładne, nie? Ja. No, jakie ładne to są. Ładne widoczki są, no, Francji. Dobra, 7, 7, 8 się ma. Czy przyjechał, nie? Nie, jeszcze nie. No, zaraz będzie. Chcę powiedzieć Pawłowi, żeby mi taki program zrobił, wiesz? Czego? Na komputer. Do włączania funkcji na kierownicy, wiesz? Aha. A Paweł umie to robić. No to jak ci zrobię właśnie? Ty masz program, włączy ci się aut razem ze ładowaniem systemu i... Aha. I na przykład weźmie specjalne klawisze i będzie włączał nagrywanie, odtwarzanie. A ja to mógłbym tu na tym zrobić, na mojej klawiaturze nawet. No, to by to idzie zrobić, nie? Będziesz... No właśnie, bo to jest programowanie tych przycisków. No to tym bardziej możesz. Przepisywać mogę, bo ja mam klawisze od G1 aż do G8, no? 5 do 6 nawet. No to możesz sobie zaprogramować, jak będziesz elegancko. I mogę sobie włączyć to czy to, nie? Do gier, do nagrywania. A to będzie było głupie nawet. No, tylko podajesz ścieżkę programową i cieś. No, to musiał wiedzieć, jak to powinien zrobić, nie? Znaczy nie, no to powinno być już w systemie dostępu. Jest przecież plik, ten, ułatwianie dostępu. Ja. Jaki ty masz system? 10. No to powinien mieć to już, 7 ma to już, kurwa. 10 też powinna mieć. Nie, bo ja tu mam programaturę tą nową i mam... No ja mam też tu nową. Masz podobno powiedzieć, masz jak i ja. Ja. I mam te przyciski na zaprogramowanie nawet. No, no to można zaprogramować je na poszczególne gry. No, nagrywanie czy no co? No właśnie. Muszę pomyśleć nad tym. No nie musisz programów tego włączać, bo ci się ze systemem załaduje i on jest na bieżąco, bo jest na specjalnych klawiszach. No właśnie, prawda. A moja... To pomyślisz, no, ty też. No. Albo powiem Pawłowi, żeby mi program nagrał, zrobił. Albo no, Paweł, jakby miał czas, żeby zrobił. Prawie. Paweł kiedyś robił, wie. No to się wiem, że robi kiedyś już. Nie, bo robili do ciągów, nie? No do SMS-ów robili też. Ja. Jak w ciągi grali, to boty robili, nie? Aha. Że nabijali punkty, nie? Ja. Komputer wyłączony, a bot tak nabijał, nie? Aha. Ja. Oni się spać, ale robili kupę tysięcy, nie? No i on tak wie, jak to zrobić, to nie ma problemu. Ja. Wiesz, Paweł tyle lat siedzi w tym, to... Właśnie. To jest właśnie to, że siedzi w tym. Dobra, skręcamy. I mamy 169 km. Ja, zaraz się jeszcze teraz... Jeszcze jakiegoś języka uczy... Paweł? Ja. 7, kurwa już. A na co tyle języków? No, programowanie, to wszystko musisz umieć, nie? A no ja, to powinien umieć. A, wiesz, on do tego ma żyłkę. Właśnie, co jest to? Jest samouk, to wszystko sam się nauczy. Każdy się nauczy. No, parę książek i... No. 4 książki zje, 8 się czyta i... No, więc zaczynał od DOS-a, a już ile języków znakujesz. Jak programuję, to musisz tak robić. Jo, to musisz. A na tym filmie, co tam teraz robię, też musiał egzaminy zdawać, nie? No. I angielski, i programowanie. No właśnie. Operelowanie, wszystko. Też tam chcę mój porobić 2 lata, jeszcze ucieka sam. Aha. I może na swoje pójdzie. A, swoje tworzy.
to jasne, dwa okazy to... Ktoś miał się uczyć, albo księgu programowania, to by wziął gdzieś tam, nie? No. I 6 tysięcy zarobku właśnie. No. Ale być jak krzychu na gorąca głowa, dużo mówić, a mało robić, nie? A to by barka. Jo. Tak by się nauczył, zobacz, na miejsce robota i... No, za stary na takie nauki jest. Choć my to już nie, ale tak jak oni to co jeszcze młode chłopaki, 30 lat, to co no, o to chodzi właśnie. Jeszcze mogą uczyć jeszcze. No. Tym bardziej, że Paweł wszystkie papiery, wszystko to oddaje. Ktoś miał, nie? Żeby się uczyć i o... No właśnie. Ten do roboty potrzebuje, gdzie Paweł jest. Ja. Aha, tam potrzebują ludzi. Ja. My za mało ich. To jest nowa firma otwarta i... A. To mało ludzi. To są propozycje z Microsoftu, ale nie chcę Paweł. Nie. Bo za mało dawają. Aha. To jak on ma robić na Microsoftu za 2000, no to mam w dupie to, nie? A to nie. A tu ma 4,5 do 5, a tam ma za 2000 robić, nie? Za 2000 to mogę w dupę się pozałować. Nie, bo Microsoft otworzył firmę w Toruniu, nie? Aha. Na Grudziądzki, otwarta firma. A tam z tyłu? No, nowa, jo. Deweloperska, nie? Na to, nich. Grudziądzko to tam po Michała. Nie wiem, gdzieś tam jest otwarta, no. No, Michała Brojewskiego mieszka, a Grudziądzka jest niedaleko. No, tam gdzieś otwarta jakaś firma jest i szukają ludzi właśnie. Aha. Pawłowi dawali propozycję, ale nie za 2000, co? Nie, ja chcę zarobić 45 tysięcy i za 2000. Ja. To by musiał być naprawdę dekla chyba, żeby tam być. No. Za 2000 robić. Bezpośredni Microsoft, to nie? No. To nie za takie pieniądze, kurwa. No właśnie. No okulistę nie zarobić, kurwa. No nie, bo tak naprawdę, bo ja tak cały dzień na oczach. Musisz tam wydać ten komputer. Ja. No to nie wiem, za wesoło, nie. Nie jest wesoło na programistę. O ci przyjesz moment. Co widziałem, siedzisz i no, patrzysz te ekrany, to coś. To chyba coś się nie wołać w ogóle. Tak. Ja. Ale prosta linia teraz. No teraz prościutko. Patrzę. Takie widoki ładne. O. O, ładny ptocki. Ja się. Takie ładne ptocki. O, to pokażę mi, bo widać. Takie ładne. Ptocki ładne. Zalecę. Takie ładne, ale wysoko to jest takie, tak? No. To jest wysoko. Chciałem zdjęcia zrobić, a tu mi nie wyszło. Nie wyszło? Nie, bo musi stać. No, nie ma tego. Ale nie widać. Zatrzymać się. Nie, no to już ja już jadę. Na filmie sobie zobaczę, jak to wygląda fajnie. Z kamery zewnętrznej. Chciałem zrobić zdjęcie, żeby na czołówkę było. Tak z dołu masz budynki, nie? Z góry, widzisz. Jo, na takie wejściówki to jo, fajnie zrobić jest. No. Wolniutko jechać i nagrywać, nie? No. To fajne ciągłeczki zrobić, bo parę sekund. A, to jest za dużo odbawienia się, wiesz? Jako, że to jest wstawianie, duperelowanie. No, to chodzi, bo to musi mieć czas na to. Miksowania, duperelowania. No. Musi ciebie wziąć sobie, jak się nie ma. Nie proszowa tego drugiego programu, jaką mać, no, tam do robienia filmiku taki właśnie. Paweł mi kiedyś mówił ten film, co to było, tak? Ja nie pamiętam już nawet. Adobe Show, o. Aha, Adobe Show, pan. No. Dlatego, że to robić warsztat. Nie mam gdzieś tam czwórkę schowaną, mam, ale tam się nie chce tu bawić z tym. Ja miałem schowaną, a gdzieś mi zginęła. No ta kula to już stara, już wiesz. Jojo. Ale na to dobra. O, awaria silnika. Kurwa jego mam. No, a co ja mam z tym silnikiem? Mam odejdzie, dojadę te 40 km. To chyba ja. No także tak, dojedziemy do centrum. Już. Kurczaki jeszcze nie śmierdzą niczym? Nie śmierdzą. Lecę w twoim kierunku, chłopie już.
Jadziesz? Lecę, jadę. Dobra, musisz jechać. Jadę, ja się rozpędzę. A już się widzę, jak idziesz. No bo mi wyłącza go cholenta. No jak masz uszkodzone, to na pewno. No to dużo uszkodzone, masz koło czerwone. Muszę łatek przykryć, żeby było widać ich. Te 7-5 robię, trochę woni tam się, żebyś zdążył. Ja do 6-4 jadę, to wiesz. No to dzwonię troszkę. Dobra, 6-9. Znaczy 20 km to już. Czekaj, tu musimy jechać, kurde. No w prawo musisz. Dojadziemy, te 20 km to my dojadziemy już. O, przyzwolić. Dobra, tu nie ma. I tu lecimy na... Roskoflio. Ja. Kurde, te nazwy. No lepiej tak jak na Węgrzech, nie? Oj, tam to całkiem język połamają sobie. Na Węgrzech to tylko gipsy sobie kupić. No, kurczę, że ci to sam nie wiedział, co czytam. No, nie wiem, czy to tam... też. O, uwaga, ma gościa z tyłu. A widzę, na ogonie mi to kurwa siedzi. Widzę, że siedzi ci na ogonie. Dlatego mu pusiłem kierunek już, żeby wiedział, że skręcam. Ale on chyba stoi, co? Mi się wydaje? Jadzie. Jadzie do tobą. Powiedz, że ten co z mostu spadł. Chyba nie. Dyga, to ten co z mostu spadł. O drugi leci za tobą. A jak chcę leć. Chyba kolumna jakaś gra. Może ja. O, masz naprawę tam, zobacz. No widzę właśnie. Możemy tam podjechać na to naprawie jak coś. No to końcówka, że już wiesz, to jedziemy na firmę już. Wiesz? Akurat się już zabiegło koło naprawy, zobacz. A co mi tam z tyłu trąbi? Nie wiem, jaki tam dupę ci tam trąbi. O, no zakręci, będzie wyprzedzał jeszcze. Dawa. No i no. Widzę właśnie. Dawa. Zaraz powinno trąbie lecieć. Życzę mu tego, ale tak powiem, zahaczy gdzieś. Dupę, uważaj. O, jak wyjebał, zobacz. No i ty, ma. No. Kredyt wyjebał prosto. No i dobrze. Prawidłowo. Oj, źle wjechali. Dobra, właśnie dojeżdża do firmy, dojeżdżamy. Dobra, ale pojechał. Aha. Pojechał po słupie, jo? Wyjebał. Ma nagrane akurat to. No akurat, i prawidłowo. Kretyn. Ale głupi. A czemu głupi? No. Bo... nie śpi się, można uderzyć dupę. Mm. Ten drugi doleciał, widzę. No. Dojechał już. A ten chciał być wyścigowcem. Nie, bo wiem, że na morzu jest. Dobra, tutaj będzie zjazd. Czerwone. O, stoi. No, myślę, na deszczu stoi jeden. No, a tamten ci bykiem leży. A ten się opala, kurwa, w robie. No. Kretyn. Leć taki gnoju, tak. Kretynu. A po co ty my? O, bo. Ale mam klaksony, kurwa. Ty się wyrzał teraz. Teraz wszystkich zagłuszam. Widzę właśnie, słyszę nawet. Dasz tego wariata. Jak te tykotki słyszę, to będą mają nosi. Regulaminowo trzeba jeździć. Zahaczysz. Wiedziałem, że zahaczysz. No ja akurat teraz uciekam już to. No. Także dojechaliśmy do Rockford i jest wszystko ok. O, i nie ma go, i schował się. I doskonale. I doskonale, ale gościu wyjadź. No. No. I dojechaliśmy i wyjechaliśmy. Także, tu obiadę w koło sobie tutaj. No, także kończymy naszą przebieg. A jeszcze pierdolę, pa. O.
ale trochę zarobiłem. Ale tak, sobie denerwuję. Zapraszam do ponowny odcineczek. Następna, może jutro, nie? Jak tam będzie? Jutro? Tak jest, może być. No, to do jutra wtedy. Na razie, cześć.